Konserwatyści debatują w Madrycie. Premier Morawiecki o rosyjskich zagrożeniach. Hiszpania. Premier Morawiecki na spotkaniu partii konserwatywnych podkreślał konieczność solidarności państw europejskich. Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania partii konserwatywnych w Madrycie w sobotę mówił m.in. o zagrożeniach ze strony Rosji, podkreślał wagę suwerenności i solidarności państw europejskich, wynika z informacji PAP uzyskanych od uczestników spotkania. Według relacji jednego z uczestników spotkania, premier Węgier Viktor Orbán w kontekście napięć między Rosją a Zachodem ocenił, że z Madrytu czy Paryża może trudniej dostrzec rozmiar niebezpieczeństwa, ale z perspektywy Węgier, Polski czy państw bałtyckich jest to realne zagrożenie. Liczę na pomoc wszystkich w deeskalacji sytuacji, miał mówić Orbán. Z kolei szefowa francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen miała zaznaczyć, że Unia stoi za bardzo z boku konfliktu z Rosją. I podkreślała, że Francja chce doprowadzić do deeskalacji napięć na wschodniej flance NATO - Unia Europejska. Potępiamy wszystkie działania, które mogą być zagrożeniem dla integralności terytorialnej suwerennych państw, miała mówić Le Pen. Lider organizującej spotkanie hiszpańskiej partii Vox Santiago Abascal poruszał m.in. temat energii. Hiszpański polityk miał podkreślać, że potrzebne jest, pozbawione ideologicznych uprzedzeń, porozumienie na rzecz taniej, zrównoważonej energii, w tym atomowej. Holender Rob Roos mówił o wysokich cenach energii w Europie i, jak przekazało źródło PAP, winił za to dyrektywy europejskie. Wyraził opinię, że Fit for 55 jest szkodliwy. Źródło PAP przekazało też, że Aurelian Pavelescu z Rumunii mówił o ataku upolitycznionych sędziów na polską i rumuńską konstytucję i o tym, że zagraża to stabilności Unii.